Dzień dobry. Dzień dobry i witam do słonecznej Kalifornii. Dzisiaj znowu w mojej piwnicy, w mojej skini. Już zostało nam chyba 8 czy 9 dni do wyjazdu z Teneryfy, na czym bolewam strasznie. Natomiast dzisiaj znowu dzień pracy. Jedna tylko zła wiadomość z samego poranka, że oto 128-gigowa karta w końcu przestała działać. Nie wiem czemu, ale w ogóle nie jestem w stanie jej odczytać już z żadnego aparatu ani urządzenia. Przeżyła ze mną kilka trochę czasu. Wchodziła do aparatu i wychodziła z aparatu przynajmniej dwa razy dziennie. No, dobrze było. Natomiast na szczęście miałem zapasową kartę. Więc miejmy nadzieję, że przynajmniej zapasowa karta trochę przeżyje. Więc ruszam do roboty. Dzisiaj pracę nad tematami biznesowymi, jak to mówią niektórzy. Więc zabieram się za robotę i widzimy się za chwilę. I mamy już potem. Dzisiaj troszeczkę o kursach online, bo wczoraj, kto obserwował mojego Twittera, ten pewnie wie, że wczoraj pokazywałem kilka osób, które przeszły przez mój program Fabryka Kursów. Dopiero się program skończył i dopiero te kursy powstają. Natomiast już mamy pierwsze osoby, które zrobiły coś fajnego, czyli dla przykładu. Tu mamy jedną osobę, która sprzedała 85 sztuk swojego kursu, 25 tysięcy złotych. 7 dni chyba. Tu mamy kolejną osobę, która w przeciągu 2 dni sprzedała kursów za 10 tysięcy złotych. I kolejna osoba też uruchamiała swoje kursy. Co jest ważne, ten temat kursów ona jest bardzo, moim zdaniem, potrzebny dla całej Polski. Już nie mówiąc o całym świecie, ale dla Polski szczególnie. Ponieważ wiedza nie jest równo rozdystrybuowana po ludziach i nie wszyscy ludzie mają wiedzę na temat pewną, która może być w twojej głowie albo kogoś innego głowie. Dlatego też moim wielkim celem jest to, żeby propagować tę ideę i też dla osób, które chciałyby dołączyć i troszeczkę się nauczyć na temat kursów online. W tamtym roku wyprodukowałem chyba 13 kursów, w tym roku też będzie ich o wiele, wiele więcej, bo też zakładam troszeczkę większą działalność z tym związaną. Natomiast dla osób, które są zainteresowane, to już się można zapisać. 21 lutego o godzinie 8 będzie cały proces, którego ja używam do robienia kursów online, którego używają inne osoby do robienia kursów online, więc można przyjść, zapisać się, za darmo posłuchać i wynieść informacje, po prostu zrobić swój własny kurs online, pomagając tym samym innym osobom. Link oczywiście pod tym wideo. Dodatkowo poszukuję osób, które zajmują się szeroko rozumianym IT i głównie technologiami przyszłości, czyli na przykład rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość, tematy związane z IoT, tematy związane z programowaniem, tematy związane z rozwiązaniami dookoła sztucznej inteligencji, machine learning, deep learning, ponieważ będziemy troszeczkę więcej w tym temacie robić kursów, więc jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z mojego doświadczenia, mojego zespołu i całych procesów. Natomiast w Polsce jest ten duży problem, który ja staram się rozwiązać, że większość naprawdę wybitnych osób robi programy po angielsku, co jest oczywiście dobre i wszyscy pewnie powinniśmy po angielsku rozumieć, natomiast jest jeszcze masa osób, która się niekomfortowo czuje ucząc się po angielsku, szuka materiałów po polsku te materiały nie są dobrej jakości, a ja stosując swoje procesy jestem w stanie pomóc również twórcom, proponując im takie wynagrodzenie za robienie kursów, jakich nie dostaną nawet od zagranicznych portali. Jeżeli ktoś ma ochotę stworzyć swój kurs online dotyczący IT, nie wie jak się za to zabrać, potrzebuje kogoś, kto weźmy za niego całą robotę i podzielimy się zyskiem, to daj znać, porozmawiajmy, napisz do mnie, zostaw komentarz i będziemy działać. Już w tej chwili się zgłosiło parę osób, pokażę co ciekawego planujemy w tym roku. To tak na szybko, mały sneak peek, bo ta lista jest dłuższa, ale to przykłady rzeczy, które próbujemy budować. Więc zapraszam serdecznie do współpracy. I w dzisiejszym odcinku pozwolę też podzielić się z tobą moją wizją tego, jak będzie wyglądał świat kursów online już niedługo. I edukacji. Siedzę w tematach kursów online dość mocno, zarówno jako użytkownik. Kilka odcinków temu robiłem taką całą długą listę kursów online, przez które przechodzę. Jest ich dużo i wydaję dużo pieniędzy na te kursy. Niektóre kosztują nawet kilka tysięcy dolarów i to powyżej 5 tysięcy dolarów. Natomiast ważne jest to, w jakim kierunku to idzie, bo bardzo łatwo jest powiedzieć, gdzie jesteśmy w tej chwili. Możemy praktycznie każdą wiedzę zdobyć przez kurs online. W większości po języku angielskim, natomiast jest coraz więcej w języku polskim. Ale to, co ja widzę i to też nad czym powoli pracuję, to jest to, że dochodzą dwie takie ciekawe rzeczy do kursów online.
Po pierwsze, wykorzystywanie sztucznej inteligencji do różnych rzeczy dookoła kursów online, czyli na przykład dobierania odpowiednich materiałów dla osób, które się uczą, czyli analiza danych ludzi pod względem ich zachowania, analiza też tego, gdzie chcą dojść i dobieranie takiej ilości materiałów, żeby te materiały były dostosowane do tych osób. To jest pierwszy trend, który widzę, że w ciągu najbliższych kilku lat się pojawi. I drugi trend, który widzę, który też się pojawi, to jest to, że w tej chwili, jeszcze to nie jest idealne, ale niedługo będzie coraz bardziej, czyli tłumaczenie kursów w formie live. Co znaczy, że jeżeli nawet nie jesteśmy w stanie dobrze rozumieć albo mówić po języku angielskim, będziemy mogli stworzyć kurs albo odebrać kurs w dowolnym języku i system, który będzie za tym stał, będzie w stanie przetłumaczyć kursy online na inny język. Jeszcze tego nie ma. Niektóre firmy jak Microsoft, Google, Alibaba, Amazon nad tym pracują, natomiast jeszcze troszeczkę potrzebujemy, ale myślę, że w przeciągu 3-4 lat takie coś zobaczymy w systemach. Wtedy nastąpi jeszcze większa decentralizacja wiedzy, ponieważ będzie o wiele łatwiej konsumować kursy online, które są dostępne na całym świecie i będzie jeszcze łatwiej dochodzić do wiedzy. Gdzieś tak w ogóle daleko, oczywiście firmy takie jak Neuralink, gdzie inwestorem jest Elon Musk, pracują nad interfejsem do podłączenia naszego mózgu do maszyny. Wtedy pewnie będzie jeszcze łatwiej, natomiast to jest raczej horyzont 8-10 lat, jeżeli nie dłużej. Więc ciekawe czasy. Jestem ciekaw, co ty o tym myślisz, natomiast widzę bardzo mocne przejście takiego standardowego nauczania w klasach do tematów online. Również w tych tematach online, co my na przykład robimy we wszystkich programach, jest zawsze dostęp do nauczycieli, więc można mieć tych nauczycieli. Nie trzeba mieć tych nauczycieli w jednej klasie, co ogranicza od razu dobrego nauczyciela do jednego miejsca. Można tych nauczycieli skalować przez online. Więc dużo ciekawych rzeczy, plus też powstają kolejne firmy, które zajmują się różnymi formami edukacji online. Pokażę ciekawostkę. Tu jest fajny przykład, dosłownie sprzed paru dni. Firma B-Value, to jest fundusz inwestycyjny, który jest między innymi częścią Rafała Brzoski i innej ekipy fajnych inwestorów. Zainwestował w 3 miliony złotych w FluentB, szkołę języków online. Więc ten biznes bardzo mocno się rozwija i różnego rodzaju możliwości uczenia, czy to przez systemy do nauki takie standardowe, bo ta firma, która się nazywa FluentB, ona po prostu zapewnia platformę, korzystając z innego rozwiązania, którym jest platforma zoom.us, czyli korzystają z zewnętrznej platformy do tego, żeby przekazywać wiedzę i łączyć instruktorów z studentami. Oczywiście się tu pojawia pytanie, co dalej będzie z szkołami, uczelniami i tak dalej. Myślę, że się zaadoptują. Oczywiście to wymaga troszeczkę więcej czasu. Widzimy już na zachodzie, że coraz więcej uczelni swoje wykłady przedstawia w formie online, z dostępem do wszystkich. Czasami też daje dostęp do systemu certyfikacji czy egzaminacji nawet online, więc powoli jest to adaptowane, natomiast zbyt wolno. I to też, tak jak ostatnio ktoś mi podesłał dość ciekawe wideo. Dlaczego nasze uniwersytety są na końcu rankingów? To jest oczywiście temat, który z kursami online też będzie miał dużo powiązania, bo według tego pana, którego zapomniałem nazwiska, zaraz przypomnę. Tomasz Orzech. Według Tomasza za granicą uniwersytety są po to, żeby robić badania, kształcenie jest rzeczą wtórną. To u nas kształcenie jest rzeczą najważniejszą, a badania naukowe są wtórne. Jeżeli teraz wykorzystamy temat kursów online i szkolenia w skali, w tej opcji, gdzie badania naukowe są główne, a szkolenie jest wtórne, to kursy online to super pasują. Jeżeli natomiast wyjdziemy w ten pierwszy poziom, gdzie tak naprawdę cała inwestycja, wszystkie pieniądze są wrzucane w to, żeby uczyć, a badania naukowe są rzeczą wtórną, to czeka nas dość duża rewolucja, jeżeli chodzi o te tematy nauczania. Tak z mojego punktu widzenia. Jestem bardzo ciekaw, czy i jak Polska zaadoptuje w większej skali kursy online w swoich systemach nauczania. Wiem, że niektóre uczelnie już to robią w takiej albo w innej formie, natomiast nie jest to rzeczą jeszcze masową. Pewnie minie długo lat, zanim to będzie masowe. Co natomiast mnie bardzo zaciekawia przy okazji mojego kursu a propos ustalania celów. O właśnie tego, najbardziej efektywna metoda ustalania celów oraz automatyzacji procesu dochodzenia do nich, który już przeszkolił chyba z 800 osób w tej chwili, to
to zaczynam zauważać to, co jest ciekawą rzeczą, o czym już mówiliśmy w tym vlogu, że nauczyciele z różnych szkół, najczęściej ze średnich, się zwracają do mnie o licencję na przykład dla 5-6 osób, żeby móc z kilkoma uczniami, którzy powiedzieli, że tam taki Mireczek robi kursy online, żeby razem przejść, bo okazało się, że to jest dość dobry model i to działa. Więc jestem ciekaw, czy właśnie szkoły średnie i wyższe będą na przykład patrzyły, że na rynku jest taki kurs online i będą go mogły zaadoptować do systemu nauki. Nie wiem, czy to jest możliwe, bo chyba Ministerstwo Edukacji bardzo mocno czuwa nad tym, co jest przekazywane. Jest tam sporo dość lobbingu w różnych kwestiach. Natomiast ciekawa rzecz się dzieje, jestem ciekaw, czy takie coś kiedyś się zmieni, że załóżmy nauczyciel będzie wychodził na rynek i patrzył, o tutaj jest kurs online, tu kurs online, tu kurs online, biorę i wkładam je w system nauczania. Jestem ciekaw, co ty myślisz, to jest bardzo ciekawy temat na czasie dość i z tego co widzę w tej chwili, jak to się rozwija, rok 2019-2020 będzie to boom na kursy online, bo już w Stanach widać, jak bardzo to poszło. Dla przykładu jest na przykład taka firma Pluralsight, która robi kursy głównie IT, ale też designu, jest w tej chwili na giełdzie amerykańskiej, jest wyceniana na prawie chyba 2 miliardy dolarów. 2 miliardy dolarów i nie jest to największa firma, która zajmuje się takimi tematami, jest masa innych firm. Więc widać duży nacisk, właśnie pytanie, jak te standardowe systemy, czy przez ewolucję, czy przez rewolucję będą się rozwijały. To jest najciekawsze pytanie, jak to będzie wszystko się rozwijało. Mam parę swoich pomysłów, natomiast jeszcze jestem za małym brzuszkiem, żeby... Ale niedługo, niedługo. Reasumując, po pierwsze, a jeżeli interesujecie temat zrobienia własnego kursu online, poniżej jest link, na którym można zapisać i przyjść, posłuchać, jak to się robi, wynieść wiedzę i zacząć robić swój kurs. Rzecz numer dwa, jeżeli ktoś się czuje dobrze w tematach IT, chciałby zrobić kurs, nie wie jak to zrobić, to zapraszam do kontaktu do mnie bezpośrednio, możemy porozmawiać z miłą chęcią. I rzecz numer 3, daj znać w komentarzu, jak ty widzisz przyszłość, czy kursy online są zaadaptowane w szkolnictwie, szczególnie w Polsce, czy może nie, czy może to są dwie rzeczy, które będą się rozwijały obok siebie. Jestem bardzo ciekaw, ja mam swoje zdanie, natomiast jeszcze nie jest dobrze ustrukturyzowane i liczę bardzo na twoją opinię. Tak więc to tyle ode mnie, ja wracam do swojego dnia, do pracy, do trochę odpoczynku. Mamy dzisiaj piątek, za tydzień już niestety wracam do Polski. Kocham Polskę z całego serca, natomiast tutaj jest bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze zróbmy ostatni widok na ocean. Tak więc, dziękuję ci bardzo i do zobaczenia jutro. Pa!